Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studiujemy wspólnie Pismo Święte i postaci różnych misjonarzy, tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Dzisiaj będziemy zastanawiali się nad postacią apostoła Pawła, jego pochodzenia i misji. Bardzo serdecznie zapraszam. Witam raz jeszcze. Ja nazywam się Marek, a w naszym dzisiejszym studium wezmą udział Władysław, Ola i Błażej. Ponieważ studiujemy Pismo Święte, potrzebujemy Bożej mądrości i będziemy w modlitwie prosić o to, żeby Pan Bóg był tak z nami, jak i z wami oglądającymi. Pomodlimy się z Władysławem. Nasz wielki, dobry Boże, dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci za dar zbawienia, a szczególnie dziękujemy Ci za Słowo Twoje Święte, w którym te wszystkie głębokie prawdy zostały objawione. I dopomóż, abyśmy to właściwie rozumieli pod kierownictwem Ducha Świętego, dla budowania wiary naszej, jak również tych, którzy nas będą słuchać. Prosimy o to i dziękujemy w Jezusie naszym Panu. Amen. Amen. Paweł, Szaweł, Saul. Ilu ich było i co ich łączy? No, to jest jedna postać, z tym, że no, w różnych okolicznościach przyjmowali albo zmieniali imię. To jest typowe dla Starego Testamentu. Jak ktoś się zmieniał, no a nie ta dotychczasowe imię nie odpowiadało tego, co się stało w życiu tego kogoś. Na przykład jest Jakub, a później stał się Izraelem. Jest Abram. Jak się stał ojcem wierzących, no to przyjął imię Abraham. I to samo występuje w życiu Saula, Szawła, Pawła. Jak to było z tymi zmianami imion? Które były pierwsze? Jakie miały znaczenie? Pierwsze imię to było Saul. To znaczy z języka hebrajskiego wyproszony u Boga. Potem zmienił na Paulus. Paweł oczywiście po polsku. Wydaje mi się, że inicjatywa była, że to było typowe łacińskie imię. A chyba no, Saul, czy Paweł, czy Szaweł zdawał sobie sprawę, nie tylko on sobie zdawał, ale takie polecenie otrzymał, że będzie tym, który pójdzie przed królów i tak dalej. Szczególnie w Imperium Rzymskim, dlatego aby przybliżyć siebie do ludzi, którym miał kazać, przyjął też ich imię. Może były jeszcze jakieś inne względy. Czyli mamy Saula i Paula, Paulusa. Tak. A Szaweł w tym wszystkim do czego pasuje? Skąd to imię? To jest inne imię Paweł. Szaweł oczywiście. Fajna ta uwaga, że Paweł, który miał być tym misjonarzem wśród pogan, przyjął imię pogańskie, tak żeby nie tworzyć barier między nimi. Podobnie Jezus, który przyjął to ciało ludzkie, żeby przybliżyć się do nas, tak samo właśnie na tym polega też misja, żeby niszczyć bariery, żeby tworzyć więź porozumienia między innymi ludźmi, ale przede wszystkim tych innych ludzi z Bogiem. Tak, zrobiło się bardzo teologicznie, ale gdybyśmy mieli dyskusję sprowadzić może nawet do punktu wyjścia, bo dzisiaj ludzie kwestionują wszystko. A gdyby ktoś zakwestionował, czy ten apostoł Paweł na pewno istniał? Jakie mielibyście dowody? Chociażby listy Pawła, których bardzo wiele napisał, są dowodem na to, że faktycznie Paweł istniał, Paweł działał i Paweł był apostołem. Tak generalnie możemy powiedzieć, że jest więcej dowodów historycznych na historyczność Pawła, na wiele wielkich przywódców wymienianych w historii, tam Cyceron czy niektórzy
Rzymianie i tak dalej. O wiele później zostały kroniki spisane na ich temat, na podstawie których wierzymy, że taki czy inny człowiek, władca istniał. Jeżeli chodzi o Pawła, one są historycznie bliższe jego postaci. Nie kiedyś odległy ktoś tam napisał. Nie. Od razu, jak działał, były spisane przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, czy same listy Pawła i tak dalej. Także nawet z punktu widzenia takiego historycznego, jeżeli by ktoś kwestionował istnienie Pawła, no to byłoby to bardzo nawet, przepraszam, niepoważne. W dzisiejszych czasach każdy człowiek ma jakąś swoją, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, kartotekę. Tam są informacje o nas, gdzie się urodziliśmy, miana rodziców, pewne relacje rodzinne. Gdybyśmy taką kartotekę mieli stworzyć dla apostoła Pawła, co wiemy o jego pochodzeniu? Gdzie się urodził? Kiedy się urodził? Spróbujmy wysupłać jak najwięcej z fragmentów Pisma Świętego. W liście Pawła, sam Paweł o sobie pisze, tak? Przedstawia się w liście do Filipian. W 3 rozdziale i w wersecie 5, tak, opowiada nieco o swoim pochodzeniu. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Później jest jeszcze co nieco o jego działalności, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Także Paweł był Żydem z pokolenia Benjamina. Co wiemy o jego dzieciństwie, o jego rodzicach, miejscu urodzenia, tam gdzie się wychował? Widzimy, że z samego tego tekstu widzimy, że był obrzezany dnia 8, czyli zgodnie z prawem mojżeszowym. Możemy zdomniemywać, że jego rodzice byli tak prawowierni, posłużni temu, co Bóg nakazał w przeszłości, i chcieli również syna wychowywać w tej wierze, która była dobra. No jeżeli chodzi o Pawła, no możemy powiedzieć, miał podwójne obywatelstwo. Z racji urodzenia, chociaż niekoniecznie całkiem z racji urodzenia, to znaczy miał obywatelstwo hebrajskie, żydowskie, i miał też obywatelstwo rzymskie. A gdzie się urodził? W Tarsie. Sam Paweł mówi, że jest Pawłem z Tarsu, tak więc tam się urodził, tam najprawdopodobniej został wychowany przez swoich rodziców. Czyli można powiedzieć, że jego rodzina należała do diaspory żydowskiej, rozproszonej w miastach poza terytorium izraelskim. Mhm. A dlaczego mieszkali gdzieś poza centrum, poza Jerozolimą? Może lepiej, żeby sprowadzić się z powrotem, tworzyć na nowo państwowość. Dlaczego Żydzi mieszkali w tym rozproszeniu i trwało to właściwie wiekami? To, że Żydzi mieszkali poza terenem Jerozolimy, świadczyło też o ich duchu misyjnym, ponieważ w każde nowe miejsce, które się udawali, tam głosili prawdę, którą wyznawali, i zakładali nową synagogę. To było też bardzo dużym ułatwieniem dla pierwszych chrześcijan, kiedy głosili Ewangelię, jechali do nowego miasta, szukali od razu Żydów, bo w każdym z większych miast, zwłaszcza tych portowych, handlowych, mieszkali Żydzi. Mieli swoją synagogę, zbierali się, zachowywali prawo mojżeszowe. Tam też chrześcijanie zaczynali swoje misje od nawracania Żydów, tych, którzy najbliżej znali Boga. W jaki sposób Pan Bóg przygotował te okoliczności, żeby dobra nowina też mogła się rozprzestrzeniać. Mm-hmm. A co wiemy o rodzinie apostoła Pawła? Żona, dzieci, czy coś wiemy? Są takie teksty w liście do Koryntian, tak, gdzie Paweł bardzo mocno sugeruje, że jeżeli to jest możliwe, to łatwiej jest służyć Bogu tym, którzy nie mają żony, ponieważ mogą się wtedy bardziej podporządkować, tak, poświęcić tej służbie. No i przypuszcza się między innymi, że mógł to właśnie pisać ze swojego doświadczenia, że mógł mieć żonę, aczkolwiek są to przypuszczenia. Czyli miał złe doświadczenia. Nie jest to powiedziane. No.
Nie jest też powiedziane, czy naprawdę miał żonę. Z racji tego, że był faryzeuszem, to najprawdopodobniej żonę miał. Ale nie jest to napisane. A czym się zajmował? No studiował, głęboko studiował Stary Testament. Z późniejszych relacji wiemy, że znał również cywilizację rzymską, grecką i tak dalej. A według tamtejszego zwyczaju każdy student miał jeszcze jakieś praktyczne zajęcie, więc jeżeli chodzi o Pawła, apostoła Pawła, to był twórcą namiotów. I to dobrze, bo nieraz tym sposobem zarabiał na życie. Co byśmy powiedzieli o jego charakterze? Spokojny, czy może porywczy? Czy jakieś cechy objawiają się w pismach? Patrząc po pismach, których on pisał, ale po opisie jego działania w dziejach apostolskich, to bardzo, z jednej strony bardzo człowiek przebojowy, tak? Występował, potrafił dyskutować z tłumami, szybko reagować i nie bał się tego, nie bał się, wydaje mi się, tego wszystkiego. Także taki bardzo ekspresyjny też człowiek. I kiedy coś robił to już naprawdę z siłą przekonania i robił to na 100% co najmniej. Widzimy, że jeszcze z czasów przed nawróceniem, kiedy był wychowany jako Żyd, jako ten, który miał bronić religii judaistycznej, to kiedy pojawiła się sekta chrześcijan, zaczął ją tępić, zaczął ją mordować, tak? Także bardzo mocno wyżywał, i tak radykalny, można powiedzieć. Religijny. Też zupełnie inny jest Szaweł, a zupełnie inny jest Paweł. Bo Szaweł to był faktycznie człowiek porywczy, to był człowiek wielkiej gorliwości, ale też pełen nienawiści, pełen takiego gniewu, można powiedzieć. Człowiek też, który był znieczulony na krzywdę innych ludzi, bo w imię Boga, którego wydawało mu się, któremu służy, tak mu się przynajmniej wtedy wydawało, był gotowy zabijać, mordować, niszczyć rodziny. Natomiast Paweł to jest ten sam gorliwy człowiek, ale to jest zupełnie inny człowiek. To jest człowiek pełen pokory. To jest człowiek, który nie wykorzystuje zborowników, który utrzymuje się, tak jak tutaj wcześniej Władysław powiedział, z szycia namiotów, żeby nie obciążać zborowników, żeby samemu sobie finansować swoje podróże misyjne. To jest człowiek, który, kiedy powiedziano mu, że jest walka w jednym ze zborów pomiędzy tym, kto jest nauczycielem, czy Apollos, czy Paweł, kto czyim jest uczniem, Paweł powiedział, to jest bez znaczenia. My tutaj nie rywalizujemy o to, kto jest pierwszy, byleby tylko Chrystus był zwiastowany, byle się ludzie nawracali. To nie był człowiek, który chciał być pierwszy, który chciał być zauważany. To był bardzo pokorny człowiek. Z drugiej strony też nie dał sobie sobą tak bardzo pomiatać. Tak? Kiedy była sytuacja, to potrafił się odwołać do swoich praw, że bez sądu nie wolno go biczować. I też nie dawał sobą pamiętać, na pewno też miał wiele energii. Kiedy czytamy o jego wszystkich podróżach, to widzimy, że jeździł, głosił, także na pewno nie był leniwy, tak, ale też dużo, dużo siły i czasu spędził właśnie na pracy. Był rzeczywiście bardzo pokornym, ułożonym, nigdy się nie wywyższał. Natomiast w obronie pewnych prawd bożych, chrześcijańskich był zdecydowany. Ten, który nawet potrafił Piotrowi powiedzieć, że popełnia błąd. I że zwrócił mu zdecydowanie uwagę, że postępuje obłudnie nawet. Także taki obraz mamy Pawła. Nigdy nie walczył o swoje, natomiast zdecydowanie walczył o sprawy Boże, sprawy chrześcijańskie, wierności pewnym zasadom. A co w kwestii jego wykształcenia? Czy wiemy, gdzie studiował? Na jakim uniwersytecie? Tak, Pismo Święte sprawozdaje nam w dziejach apostolskich. Paweł opowiada o swojej edukacji. Dzieje apostolskie, rozdział 22, werset 3. Mówi, że jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym,
pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Czyli Uniwersytet Jerozolimski z głównym wykładowcą, rektorem Gamalielem. To było dobre wykształcenie? Jedno z najlepszych w tych czasach. I poza tym ten system wykształcenia był nie, że jest nauczyciel, ma swoje określone godziny i nie ma go. On u stóp Gamaliela był. To znaczy tak jak uczniowie z Jezusem byli, tak wtedy niektórzy nauczyciele dobierali sobie uczniów. Jeden z nich na pewno był Paweł i cały czas przebywali z nim. Nie tylko od 45 minut czy w jakiś sposób, ale cały czas uczyli się podczas posiłku, podczas podróży, podczas jakichś wykładów. To był dobry sposób, oczywiście. Tutaj Paweł powiedział, że jest starannie wykształcony w zakonie ojczystym. I rzeczywiście ja po prostu uwielbiam czytać, jak Paweł czytał, wykładał Stary Testament. Tak? Jest napisane, że rozmawiał z Żydami przez wiele tygodni na podstawie pism Starego Testamentu, dowodząc, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy czytamy list do Galacjan na przykład, gdzie Paweł interpretuje wydarzenia Abrahama i jego dwóch synów, tak? I zupełnie w kontekście usprawiedliwienia, w kontekście obietnicy. Wow, mówię niesamowita znajomość. Kiedy porusza kwestię zakonu, tam 400-430 lat, świetna znajomość, tak? Przywołuje wydarzenia ze Starego Testamentu, sypie nimi na prawo i lewo. Historia Abrahama pokazuje te wszystkie prawdy, które my znamy tak naprawdę wprost z Nowego Testamentu. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę pokazuje na przykładzie historii Abrahama, tak? Także widać, że jemu wystarczył Stary Testament i wiedział być może więcej niż my, niż ja na pewno, na temat Boga, na temat praw i na temat jego planu. Możemy podkreślić również i to, obok tego, co słusznie było już podkreślone, że był wszechstronnie wykształconym człowiekiem. Nie tylko w tych sprawach, albo nade wszystko słusznie w tych sprawach biblijnych, ale znał doskonale kulturę, cywilizację, filozofię. Szczególnie właśnie widzimy wtedy, kiedy poszedł do Grecji i był w Atenach. No to tam czytamy, przeciwstawił się filozofii, przedstawił znajomość, swoją filozofię i wykazał niedorzeczność tego stoików, czy etyków, czy wielu, wielu innych. Tam literaturę cytował, tą grecką literaturę, nie tylko tą biblijną, ale grecką. Także to był człowiek wszechstronnie wykształcony. Przede wszystkim to, co było podkreślone, ale również w kulturze, cywilizacji grecko-rzymskiej. To mu też ułatwiało późniejszą pracę. Chociaż chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo bardzo często podkreśla się takie przygotowanie teologiczne Pawła. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym sensie to przygotowanie bardzo mu przeszkadzało. I my często mówimy, że ludzie wykształceni to są ludzie, którzy mogą więcej służyć Bogu. Natomiast po tym czasie, kiedy Szaweł nawrócił się, są takie doniesienia, że spędził sporo czasu na pustyni arabskiej, zanim zaczął działać w Damaszku na tyle intensywnie, że faktycznie wtedy chciano go zgładzić. I wydaje mi się, że to był czas, kiedy pobierał nauki u samego Boga. Kiedy to całe jego wykształcenie, które pobierał u najlepszych nauczycieli, ta cała jego wiedza musiała się skonfrontować z tym, co mówi sam Bóg. Kiedy zauważył sens tych wszystkich nauk, kiedy zauważył, że one wszystkie mówią o Chrystusie. I czasami jest tak, że wydaje nam się, że to wykształcenie, które mamy, takie normalne wykształcenie, które zdobywamy na uczelniach, może nawet bardzo prestiżowych uczelniach, może pomagać faktycznie w służbie dla Boga, ale czasami może być też przeszkodą i potrzebujemy takiej szkoły u samego Boga, jak tą naszą wiedzę bardziej ukierunkować na służbę Bogu. Podobną postacią był Mojżesz, który również odebrał świetne wykształcenie, najlepsze na owe czasy, w Egipcie. Po czym Pan Bóg musiał go stamtąd zabrać, i przez 40 lat uczył, jak pasać owce. Jestem przekonana, że uczył go bardzo wielu rzeczy, które potem Mojżesz wykorzystał jako przywódca potężnego narodu, ale potrzebował tej Bożej szkoły. I wydaje mi się, że podobnie było z Pawłem i podobnie może być z każdym z nas. Czytajmy fragment z listu do Filipian, 3 rozdział, 5 wiersz. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego,
z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Co do zakonu faryzeusz. Faryzeusze nie kojarzyli się zbyt dobrze, a tutaj w tych słowach apostoł Paweł niejako się tym chwali. Jak zrozumieć ten dysonans pomiędzy obrazem faryzeuszy z Nowego Testamentu, którzy są ganieni, a apostołem, Pawłem, który mówi, zobaczcie, byłem faryzeuszem. Ale to nie bym się nie zgodził, że byli nielubiani, tak, żeby źle się kojarzyli. W dzisiejszych czasach z perspektywy czasu patrzymy na rozmowy Jezusa z faryzeuszami, widzimy, że faryzeusz to jest symbol obłudy, jakiejś powierzchowności. Natomiast mimo wszystko w tamtych czasach byli postrzegani jako ludzie religijni, jako ludzie bardzo oddani swojej wierze i starający się jak najbardziej przestrzegać tego zakonu, którym się tutaj chwali Paweł. Tutaj apostoł Paweł podkreśla, że jeżeli ktoś czymś się chwali, to ja przede wszystkim mógłbym się chwalić. To nie był jakiś prozelita, to obrzezany ósmego dnia, czytaliśmy, Izraelczyk z pokolenia Benjamina, z tej umiłowanej żony Jakuba, Hebrajczyk z Hebrajczyków i tak dalej. Ale trzeba wziąć pod uwagę następne słowa, czyli tym mógłbym się cieszyć, tym mógłbym się szczycić. Ale następnie w rozdziale, znaczy w tej samym rozdziale i wierszu 8 mówi, ja to wszystko, to ziemskie, czym bym się tu mógł cieszyć, ja to wszystko uznaję za śmiecie. Bylebym tylko poznał Chrystusa. Jedyna wartość to Chrystus. On tu wykazuje, że mógłby się z czegoś cieszyć, podkreślać, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko Jezus Chrystus. No dobrze, to wróćmy do historii Pawła, Szawła. Tak najpierw jeszcze Szawła. Zatem Szaweł z całą swoją wiedzą pewnego razu słuchał nauk Chrystusa, widział działania apostołów, dzieją się cuda i przyłączył się do kościoła. Taka historia apostoła Pawła, nawrócił się. No chyba tak się nie stało. Chciałoby się, prawda, żeby tak po prostu takie nawrócenie usłyszał, zrozumiał, Duch Święty go oświecił i jest. No nie wyglądała tak dobrze ta historia, prawda? To wcale nie byłoby źle, gdyby tak było, bo wiele ludzi... Bardzo dobrze by było. Wiele ludzi właśnie tą drogą szło. Ale takiego człowieka jak Paweł to tak niełatwo było. Przy jego zdecydowaniu i tym wszystkim. Musiał osobiście Chrystus stanąć na jego drodze i powiedzieć, czemu mnie prześladujesz? I tu widzimy zdecydowanie Pawła. Od razu mówi, to jeżeli to, co dotychczas robię z takim zaangażowaniem, z takim poświęceniem, jeżeli to jest złe, to powiedz mi, co jest dobre. No a też Chrystus mu tam od razu nie wyjaśnia, tylko idź do Damaszku, tam mam zbór i ich przywilejem jest być tymi misjonarzami. Oni to wszystko ci opowiedzą. Czyli widzimy tutaj takie ogromne zdecydowanie Pawła i taką konkretność. Jeżeli to, co robię z takim zaangażowaniem, że to jest złe, że to nie jest to, to proszę mi powiedzieć, ja jestem gotowy coś innego w życiu czynić. Tak, zatem mamy ten wyjątkowy moment na drodze do Damaszku, gdzie tak naprawdę udaje się, żeby wtrącać do więzień i zabijać chrześcijan, co też czynił już w Jerozolimie. Był świadkiem kamienowania Szczepana. No to są te wydarzenia i co ciekawe, on nie wstydził się o tym mówić. To nie były wydarzenia, które chciałby pominąć. Sam się do tego przyznawał. Dlaczego? Jak to jest? My mamy taką tendencję do hagiografii. Do tej pory nawet podczas naszego studium w samych dobrych słowach o apostole Pawle mówiliśmy. No mamy tą świadomość, że pewnego dnia spotkamy się z nim w Bożym Królestwie. Wiadomo, mówimy same dobre rzeczy. A on sam nie wahał się mówić o tych złych wydarzeniach w swoim życiu. Jak myślicie, dlaczego? Żeby pokazać
kim jest Jezus Chrystus, co może Chrystus dokonać, co On dokonał. Ja byłem takim człowiekiem, można powiedzieć złym człowiekiem, zdecydowanym człowiekiem, przeciwstawiającym się chrześcijaństwu. Ale coś się w moim życiu stało. To też tak z czasem spotykamy ludzi, którzy dopiero w późniejszym wieku, może młodzieńczym, ale nieco późniejszym, nieurodzeni, nieraz podkreślają. Ja prowadziłem takie życie. Ja nawet zażywałem narkotyków. Ja nawet jeszcze to robiłem. Ale dzięki łasce Jezusa Chrystusa odniosłem na to wszystko zwycięstwo. I teraz widzę, że to było złe. Czy ktoś może powtórzyć razem z Pawłem? To wszystko było śmiecie albo gorsze jak śmiecie. I dzięki Bogu mogłem z tym wszystkim zerwać i stać się innym człowiekiem. Spróbuję przeczytać jeden fragment, 22 rozdział, aż 10 tekstów. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił: jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem, aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, jak mi tego i arcykapłan świadkiem, i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co jest ci przeznaczone, żebyś czynił. To jest jedno z kazań apostoła Pawła. Mamy jeszcze oczywiście cały szereg jego listów i naprawdę w wielu, wielu miejscach powołuje się właśnie na to wydarzenie spotkania z Chrystusem. Poza całą swoją teologiczną wiedzą, która była naprawdę niezwykła i do dzisiaj się tym zachwycamy, to jest moment, do którego cały czas wraca. To jest moment, którym udowadnia innym, że jest apostołem, kiedy jest to kwestionowane. To na pewno było dla niego coś niezwykłego. To jest ten moment spotkania z Chrystusem, na który on się powołuje. Czy uważacie, że ważnym jest, czy wy macie swoje doświadczenie, o którym opowiadacie właśnie w ten sposób, z taką pasją, taki moment spotkania z Chrystusem, który przekonuje was, o którym opowiadacie innym, że to, gdzie dzisiaj jesteśmy, że to nasze posłannictwo, to, co mówimy, to, w co wierzymy, to nie jest jakaś tam teoria ciekawa, tylko że to jest naprawdę od Boga. Tak, i chyba nie ma tak naprawdę mocniejszego dowodu na to, że Bóg faktycznie działa, bo nikt nie zaprzeczy temu, co sami przeżyliśmy. Ja sama miałam ostatnio taką krótką rozmowę z pewną osobą, która zastanawiała się nad chrztem. I ja sama opowiadałam jej, że zanim poznałam Boga, byłam naprawdę bardzo złą osobą. Ludzie, którzy mnie znają dzisiaj, uważają, że jestem bardzo poukładana i ciężko im wyobrazić sobie, że byłam złym człowiekiem. Natomiast każdy z nas jest złym człowiekiem i ja wiem, że to, co Pan Bóg zmienił w moim życiu, to jest tylko i wyłącznie cud. I kiedy rozmawiałam z tą osobą i właśnie to powiedziałam, to ona mi podziękowała i wszystkie inne argumenty nie były tak skuteczne, jak moment, kiedy powiedziałam, że faktycznie w moim życiu to zadziałało i że warto spróbować. Czy wy też doświadczyliście takiego swojego osobistego spotkania z Chrystusem, moment, który zmienił wasze życie, o czym świadczycie, opowiadacie, co jest takim waszym dowodem na to powołanie?
Z jednej strony mi trudno to jest powiedzieć, bo ja się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej. Moi rodzice byli głęboko wierzącymi, jak również cała rodzina. I w moim życiu nie było takiego momentu przełomowego. Były pewne momenty, ale jakiegoś takiego zdecydowania może nie było. Tak jak to w wypadku wielu ludzi. Ja byłem taki, w takiej religii wychowany, to praktykowałem, to czyniłem. Moglibyśmy nawet wymieniać, ale to może nie w tej chwili istotne. Ale w pewnym momencie dotarłem do Pisma Świętego. I przekonałem się, że ta droga, którą szedłem, jak już powiedziałem, może w moim życiu tego nie było, ale w życiu wielu ludzi to było. Dotarłem do Pisma Świętego i stwierdziłem, że to trochę, że nie trochę, ale że to wszystko inaczej wygląda. I to zaakceptowałem. Dziękuję Bogu za warunki, w jakich się wychowałem, to jest raz, a z drugiej strony zazdroszczę tym ludziom, którzy mogą jakoś głęboko ocenić prawdę, bo żyli inaczej, a później Ewangelia do nich dociera. U mnie nie było takiego tego punktu jakiegoś szczególnego, w którym coś się radykalnie zmieniło. Ja myślę, że jedno i drugie jest ważne i potrzebne. Zarówno trzeba znać tak tą teorię, te pisma, wiedzieć, co Bóg wymaga, jakie są jego ścieżki, do czego on prowadzi tą historię świata, żeby wiedzieć, tak, żeby mieć tą wiedzę. Natomiast równie ważne jest doświadczenie osobiste Boga, tak, żeby mieć to przełożenie na praktykę, że Bóg, tak jak to obiecał w tej teorii, tak realizuje to w życiu i tak to realizuje w mojej osobistej drodze, w moich doświadczeniach. Żeby ta teoria to, o czym czytamy w Piśmie Świętym, żeby miało też przełożenie na nasze życie. I to jest najpiękniejsze, kiedy czytamy obietnice Boże, kiedy czytamy proroctwa, kiedy czytamy jakieś tak właśnie Bożą wolę i kiedy Bóg to realizuje w naszym życiu, kiedy doświadczamy, że te obietnice, które On obiecał, się spełniają, tak? Kiedy prosimy Pana Boga, On odpowiada na modlitwy, to wtedy jest takie dopełnienie, moim zdaniem. Ja też osobiście lubię wracać do momentu, kiedy mnie Pan Bóg pociągnął w moim życiu. I aż trudno mi sobie wyobrazić, jak dobrze byłoby, gdybym zawsze był blisko Boga i nie byłoby tych złych momentów w moim życiu. Ale faktycznie z drugiej strony jest ta wielka wdzięczność. Byłem tam, Pan Bóg mnie uratował. Dobrze jest wracać do tego momentu nawrócenia. Czuć tą wdzięczność, widzieć różnicę. Ale osobiście uważam, że też bardzo ważne jest, abyśmy cały czas mieli tą historię z Bogiem, żeby to nie był tylko jeden moment gdzieś tam dawno temu, tylko żeby to było cały czas Boże prowadzenie, Boża obecność, Boża moc, cuda tak większe jak i mniejsze, prowadzenie, dni, które Pan Bóg nas używa, wysyła. Zatem to doświadczenie, które miał apostoł Paweł, do którego on wracał, uważam, że to jest taki naprawdę mocny dowód i każdy z nas powinien poszukać albo prosić Pana Boga, żeby nam gdzieś przypominał te momenty, te kamienie milowe. Ja jestem z Tobą, prowadzę Cię, powołałem Cię, jesteś mój. Ja też jeszcze chciałam powiedzieć, że faktycznie można znać Boga teoretycznie, bo ja też wychowana jestem w rodzinie bardzo głęboko wierzącej, ale wiem, że nie znałam Boga. Ja doskonale wiedziałam, kim jest Bóg. Bardzo dobrze znałam Pismo Święte, ale Boga nie było w moim życiu. I czasem czuję się podobnie jak Paweł. On był bardzo gorliwy w służbie dla Boga. On tego Boga z Pism doskonale znał, ale temu Bogu nie służył. I dopiero kiedy Chrystus sam przyszedł i powołał go do swojej służby, to wtedy on się nawrócił, zrozumiał sens całej tej wiedzy, że to wszystko prowadzi ku Chrystusowi. Ja wiem, że w życiu wielu moich przyjaciół tak samo było. Wiedza teoretyczna o Bogu niczego nie daje. Daje nam pewną wiedzę, ale nie zmienia naszego serca. Nie powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Jest jeszcze jeden element, który w związku z misją apostoła Pawła na pewno warto poruszyć, bo apostoł Paweł był misjonarzem, który udał się do pogan i docierał do nich. Ponieważ to były zupełnie różne kultury. Była kultura żydowska, byli poganie, oni się z sobą zupełnie nie kontaktowali jedni drugich, uważali za drugiej kategorii.
Apostoł Paweł miał tą umiejętność, znajdował wspólny język. Miał przez to wrogów, którzy zarzucali mu, no jak to on idzie do pogan, z nimi rozmawia, z nimi je. Jak apostoł Paweł wykorzystywał tą swoją wiedzę, którą nabył u Gamaliela, to poznanie Chrystusa, jak poznawał, rozpoznawał, co jest Bożym prawem, a co jest jakimś ludzką tradycją, kulturą, co można złamać, czego nie można złamać. No na pewno wiele odpowiedzi będzie, ale przede wszystkim mamy Słowo Boże. I Słowo Boże nam wyjaśnia, co jest najważniejsze, co powinno być stosowane, a co też możemy stosować, ale to, co już powiedziałem, nie jest to w sprzeczności z pewnymi zasadami biblijnymi. Aczkolwiek na temat apostoła Pawła no było coś takiego, że poszedł do świątyni, do Jerozolimy, tam ślub nazarejski był, oczyszczanie i na ogół uważa się, że to było w jego życiu niepotrzebne, że tu chciał się przypodobać Żydom. Czyli to jego hasło, żeby dla Żydów być Żydem, a dla Greków Grekiem, były momenty, że nawet... Troszeczkę za daleko to szło. Czyli też popełniał błędy. Przewracając tutaj do tego pytania, jak rozróżniał? Myślę, że bardzo dobrze rozróżniał. W listach czasami się tak pojawiają się takie momenty, jak na przykład w liście do Kolosan, tak, kiedy pisze, że w drugim rozdziale, w 16 wersecie, że niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu, ale on dokładnie wiedział, o czym pisze. Wiedział, że mówi o tych napojach, pokarmach, świętach, które były tylko tymczasowo kulturowe, tak? Mówił o tych rytuałach, które były w świątyni, natomiast w innych fragmentach całkowicie potwierdzał ważność tego ponadczasowego prawa Bożego, tego sabatu pańskiego, tych ważności innych praw, przekazania względem innego człowieka, niepożądania, niecudzołożenia, tak? Także apostoł Paweł też wydaje mi się, że ze względu na to, że poznał Stary Testament, wiedział, co było dane tylko do czasu jako drogowskaz, a co jest taką ponadczasową wolą Bożą. I tu jest ważne, żeby właśnie nie robić tych barier z tych rzeczy, z których nie trzeba, które były dane tylko do czasu, ale żeby również mocno się trzymać tego, co jest ponadczasowe i czego Bóg oczekuje od nas. To prawda. Trzeba bardzo dużej mądrości, żeby umieć to rozróżnić, bo sam Jezus, było to opisane, kiedy był zaproszony przez jednego faryzeusza, zarzucano mu, że nie umył rąk. Tak naprawdę to, co Jezus na to odpowiedział, to była jedna wielka nagana dla tego człowieka. Któż z nas, kiedy przychodzi w gości, to mówi złe rzeczy gospodarzowi. Natomiast Jezus tak zrobił, a ponieważ On to zrobił, to możemy z całą śmiałością powiedzieć, że to było najbardziej słuszne zachowanie, jakie można było w tym momencie podjąć. I trzeba ogromnej mądrości Bożej, żeby wiedzieć, kiedy te bariery kulturowe należy złamać i nie może to być przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, a kiedy trzeba się do tych barier kulturowych dostosować, żeby tej Ewangelii nie przeszkodzić, żeby w danym miejscu zachować się stosownie i godnie i nie przynieść ujmy Chrystusowi. Czyli przy okazji możemy jeszcze raz podziękować za Słowo Boże, żebyśmy go poznawali tak, jak apostoł Paweł poznał, nawet później poszedł tam do Arabii, by to wszystko przemyśleć, tą całą dotychczasową wiedzę w konfrontacji z tą nową wiedzą o Jezusie Chrystusie i tak dalej. I dlatego no, możemy podkreślić, że dziękować Bogu za Słowo Boże i wiernie się trzymać tych zasad, które są w Słowie Bożym, a pozostawić te rzeczy, które może praktykowaliśmy, które są w sprzeczności z Pismem Świętym. Podsumowując, może zwrócę uwagę na jeszcze inne elementy związane z apostołem Pawłem, który w swojej gorliwości i w swojej mądrości mógł zrobić naprawdę niezwykłą karierę w tym świecie, w którym żył. Na pewno było niezwykle trudno dla niego, żeby zmienić ten kierunek w swoim życiu i często być może w naszym życiu też pojawia się taka konieczność, taka odgórna konieczność, kiedy czujemy, kiedy ten głos przemawia do nas tak wyraźnie, Boży głos. Tak jak w przypadku apostoła Pawła, to było spotkanie z Chrystusem, o którym on nigdy nie zapomniał.
tak i w naszym przypadku nieraz czujemy ten głos, to wezwanie, to powołanie do misji w różnym zakresie. Często musimy zostawić tą swoją komfortową sferę, to miejsce, gdzie jesteśmy znani, ważni i spokojni. I tak jak apostoł Paweł wyruszył w nieznane i to nie widząc, ale tak jak w jego przypadku, tak i w naszym życiu możemy być spokojni, że jeżeli Pan Bóg nas powołuje, a my z ufnością idziemy, to ta misja będzie miała swoje niezwykłe efekty, kiedy Pan Bóg nas prowadzi, kiedy my jesteśmy odważni, kiedy jesteśmy gorliwi, nawet jeżeli popełniamy błędy, ale obyśmy byli gotowi pójść za Bożym wezwaniem, żeby to nasze wierzganie przeciw ościeniowi, przeciwko głosowi, który nas woła, zachęca do misji, żeby nie trwało zbyt długo. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteśmy wykształceni, jaka jest nasza pozycja. Kiedy Pan Bóg nas wzywa do zmian, nie wahajmy się tego uczynić, bo to tylko dla naszego dobra. To tylko dla niezwykłej przygody z Bogiem, Stwórcą całego Wszechświata, który zachęca nas, żebyśmy poszli Jego drogą. Niech Pan Bóg nas cały czas zachęca, woła, tak nas, jak i was, mili widzowie, i żebyśmy tego głosu, jeżeli dzisiaj go usłyszymy, żebyśmy nie odrzucali, ale żebyśmy podejmowali te wyzwania, by iść za Chrystusem, bo niezwykłe spotkanie w Jego Królestwie przed nami. I apostoł Paweł też tam będzie i będziemy mogli wiele naszych doświadczeń misyjnych wspominać. Zakończmy modlitwą nasze studium. Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie za historię Pawła, którego Ty wykorzystałeś, którego Ty powołałeś i dzięki któremu wiele osób dowiedziało się o Twojej ofierze, o Twoim Synu. Panie nasz, chcemy Cię prosić, żebyś również wykorzystywał nas, abyś powołał każdego z nas, abyś przypomniał, do czego nas powołałeś i abyś prowadził nas każdego dnia, abyśmy doświadczali Ciebie na każdym kroku, podejmowali to ryzyko podążania za Tobą i abyś Ty, Panie, mógł być manifestowany w naszym życiu, abyśmy mogli innym przekazywać prawdę o Tobie, o Twoim Królestwie, o Twoim rychłym przyjściu. Dziękujemy Tobie, Panie, i wierzymy, że tak jak działa i w życiu Pawła, możesz działać w życiu każdego z nas. Daj, Panie, żebyśmy poddawali nasze pragnienia, naszą wolę w Twoje ręce i abyś Ty mógł nas w pełni prowadzić Duchem swoim świętym. A to prosimy Cię w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mili widzowie, bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami podczas tego studium i z przyjemnością zapraszam Was za tydzień na kolejne spotkanie, gdzie znowu będziemy zastanawiali się nad postacią apostoła Pawła, jego misji, jego przesłania. Bardzo serdecznie zapraszamy, życząc Wam dobrego tygodnia z Bogiem. Thank you.